Naszym gościem jest pan profesor Adam Bodnar, prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, rzecznik praw obywatelskich siódmej kadencji. Myślę, że tutaj pana nie trzeba specjalnie przedstawiać, ale również reprezentuje pan dzisiaj Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS. A porozmawiamy o CSR-ze, o wartościach i oczywiście o regulacjach i o prawie. Prawie, czyli regulacjach. Podczas badania prezentowanego na targach CSR było trochę zdziwienia, że wszyscy wierzymy, że dużo osób wierzyło w taką moc sprawczą regulacji. Że nie to, że wierzymy w rynek, wolny rynek i reakcję konsumentów, czyli nas wszystkich, ale że właśnie regulator ma to ustalić. To trochę takie dziwne, ponieważ wydaje mi się, że w Polsce mamy taką tendencję do takiego luźnego traktowania regulacji, że szukamy różnych tam luk prawnych, mamy różne, mieliśmy reklamy typu Łódka Bols, takie przymrużeniem oka. No właśnie, jak to wygląda? Chcemy regulacji i są potrzebne te regulacje? Najpierw regulacje, a dopiero potem zmieniamy rzeczywistość? Czy najpierw rzeczywistość, a potem regulacje? Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie do rozmowy i na targi. Natomiast ja myślę, że czym innym jest nasze podejście indywidualne do regulacji, a czym innym jest, kiedy mamy przedsiębiorcę, który ma swój dział prawny, ma dział compliance i ma sprawdzić, czy przestrzega określonych standardów, czy też nie. No bo jeżeli nie przestrzega, to za to przedsiębiorcy grożą określone sankcje i to czasami nie są sankcje specjalnie miłe z punktu widzenia codziennego prowadzenia działalności gospodarczej, ale także są bardzo konkretne osoby u przedsiębiorcy, które mają odpowiadać za to, że i w pewnym sensie swoją głową odpowiadają za to, czy wszystko będzie tak, jak trzeba. I dlatego też spójrzmy na przykład na całą naszą dyskusję dotyczącą wdrożenia RODO. Jednak ta dyskusja i ten swoisty strach, który się pojawił u przedsiębiorców, był związany właśnie tymi grożącymi sankcjami i nastąpił taki zmasowany ruch na rzecz tego, żeby jak najlepiej się dostosować do potrzeb przestrzegania ochrony danych osobowych. Dlatego ja na przykład, ja wierzę, że w kontekście CSR-u my obserwujemy następujący proces, że CSR jest od tego, żeby pokazywać pewien sposób myślenia tych najbardziej zaawansowanych przedsiębiorców o otoczeniu zewnętrznym. I zazwyczaj to się zaczyna od tych przedsiębiorstw wielonarodowych, które przenoszą swoje praktyki do poszczególnych państw i zaczynają myśleć w odpowiedni sposób o wartościach, o prawach człowieka, o ochronie środowiska, o łańcuchu dostaw w kontekście sprowadzania różnych towarów czy półproduktów. Natomiast później obserwujemy taki proces, że to się zamienia w regulacje. Nie zawsze, nie wszystko. Czasami to się gdzieś zatrzymuje w połowie drogi, ale myślę, że taki proces przechodzenia od norm właśnie takich softowych, miękkich, CSR-owych w kierunku regulacji, myślę, że możemy zaobserwować. No to widzimy chociażby w Unii Europejskiej w dyrektywie niefinansowej. Na początku było tak nawet łagodnie, zalecenia, natomiast teraz mamy coraz ostrzejsze wskaźniki ESG, raportowanie i to przestało być takim obszarem zainteresowania działów marketingu, działów CSR, tylko to już siedzą na tym finansiści i patrzą, jak im się to wszystko spina, tak? Tak, dokładnie, ale na przykład też w moim dzisiejszym wystąpieniu mówiłem o tym, że chociażby w kontekście giełdy mamy wskaźniki, które wskaźniki tak zwanego ładu korporacyjnego, które zakładają, że kobiety powinny być odpowiednio reprezentowane w zarządach i w radach nadzorczych. No cóż z tego, skoro tak się nie dzieje, czyli norma miękka nie powoduje zmian. Także powstaje też pytanie, na ile spółki nauczą się gdzieś omijać te normy ESG albo wykazywać je w taki sposób, żeby wypełnić kryteria, ale niewiele zmienić w swojej działalności. Dlatego ja akurat w tym kontekście praw kobiet, ja byłbym zdania, że powinniśmy pójść w takim kierunku jak ostatnio Niemcy. Tak? No to jest podobny rynek do nas, oczywiście bardziej dojrzały, ale jednak tam wprowadzono twardą regulację dotyczącą minimalnej reprezentacji kobiet w zarządach i w radach nadzorczych. I to myślę, że uruchamia nie tylko zmianę, ale pewien proces myślenia, to znaczy przepis prawny wymusza zmianę mentalną i prędzej czy później wszyscy się do tego dostosowują. No i tym bardziej, że no, Polki były dużo bardziej aktywne niż Niemki, prawda? My nie mieliśmy tego w zasadach 3K, prawda, tak, żeby siedzieć w domu, tylko panowie jechali na Sybir, a panie zajmowało się tym wszystkim. Mam nadzieję, że się będzie zmieniało. No ale no, też rzeczywiście mamy, ale nie sądzi pan, że na przykład to dużo pomoże, no taka właśnie presja otoczenia, chociażby to pokazanie, no właśnie pokazuj, ewentualnie zawstydzaj. Czy to różnie z tym bywa, no bo tak chociażby kwestia wojny w Ukrainie mogłaby nas skłaniać do tego, że jest
kilku przedsiębiorców w Polsce, którzy prowadzą regularnie dalej biznes w Rosji. I niby są bojkoty konsumenckie, ale czy one faktycznie tak wpływają na prowadzenie biznesu przez te podmioty? Moim zdaniem nie do końca. Dlaczego? Bo społeczeństwo obywatelskie, które się zajmuje bojkotem konsumenckim albo tym uruchamianiem konsumentów i ich wrażliwości, jest stosunkowo nieliczne, nie jest tak, myślę, że wyraziste jak w państwach Europy, państwach dawnej Unii Europejskiej, może tak bym powiedział. Boję się używać słowa Europa Zachodnia, bo mam wrażenie, że jesteśmy cały czas Europą Zachodnią. Natomiast, także tutaj widziałbym to w ten sposób. Natomiast jest jedna rzecz bardzo ciekawa w kontekście wojny w Ukrainie i też CSR-u. Jednym z tematów jest różnorodność w biznesie. Na ile biznes promuje różnorodność, na ile rzeczywiście poważnie do tego podchodzi. I są oczywiście przedsiębiorstwa, zwłaszcza wielonarodowe, albo te, które się zajmują outsourcingiem, gdzie ta różnorodność, akceptacja dla wielokulturowości, różne mechanizmy przeciwdziałania dyskryminacji, także molestowaniu są wdrożone od lat i to dla nikogo nie budzi wątpliwości. No ale jest wielu przedsiębiorców, którzy gdzieś zostali w tym style, z tym w tyle, deklarują, ale nie przekłada się to na żadne działania. A teraz mamy sytuację, kiedy nam się zmieniła struktura społeczna. 38 milionów Polaków plus milion migrantów z Ukrainy, czyli tych, którzy byli wcześniej, przed wojną, plus prawie 2 miliony uchodźców. Czyli 3 miliony plus uchodźcy, prawda, i migranci z innych państw. Czyli się nagle okazało w ciągu dosłownie kilku miesięcy, że my mamy 7-8% społeczeństwa, które pochodzi z innych kultur. Oczywiście one są zbliżone, ale jednak, no już zastanówmy się chociażby nad sytuacją zwyczajnego przedsiębiorcy, który teraz robi plan urlopów na okres świąt Bożego Narodzenia. No to już nie jest takie proste, że to tylko 25-26 grudnia, a później wszyscy wracamy do pracy i dalej, później jeszcze Sylwester, prawda, i pracujemy. Nie, no trzeba teraz zobaczyć na święta prawosławne, bo może się okazać, że te 5-10-15% pracowników to są pracownicy pochodzący z Ukrainy, z innych państw, może Białorusi, może niektórzy Rosjanie, i do nich trzeba się też dostosować. Także w pewnym sensie to wymusi zupełnie inne podejście w kontekście myślenia w kategoriach różnorodności. Ja się też bardzo cieszę, dlatego że też mówimy o tym, że firmy dostosowują teraz stanowiska do kobiet, rzeczywiście dbają, myślą o tym, żeby o ich obowiązkach opiekuńczych, więc dzięki temu, dzięki takiemu podejściu do różnorodności też jakby wszyscy mogą skorzystać, prawda, że to nie jest, będzie dla jakiejś grupy, tylko pracownicy, którzy no, nie czują się taką bytem różnorodnym, znaczy innym niż pozostali, ale oni również mogą mieć z tego sporo korzyści. Tak, znaczy wywoła to rzeczywistą dyskusję o konkretnych problemach, konkretnych potrzebach, konkretnych świętach, konkretnych też potrzebach religijnych i też takim wzajemnym zrozumieniu, także komunikacyjnym, językowym. I myślę, że przedsiębiorcy jak do tej pory sobie świetnie z tym radzą. To znaczy ta pomoc dla uchodźców, to tworzenie różnych instrukcji w dwóch językach, ta ciągła komunikacja, prawda, to, że Polska stała się powoli wręcz państwem dwujęzycznym w kontekście komunikacji społecznej, to jest w ogóle samo w sobie fascynujące. Ale myślę, że po prostu z czasem to będzie wymagało jeszcze większego zaangażowania, a przełoży się w konsekwencji na w ogóle całą atmosferę wielokulturowości w miejscu pracy. A jak pan ocenia, jak takie podejście do CSR-u, do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu wpłynie na postrzeganie przedsiębiorców? My mamy tutaj zawsze problem z tym postrzeganiem. Wprawdzie badania pokazują, że wizerunek przedsiębiorcy w Polsce jest coraz lepszy. Coraz częściej chcemy, żeby nasze dzieci były przedsiębiorcami, ale nadal jest tam gdzieś z tyłu ta opinia prywaciarza. Ja myślę, że tutaj niestety główną winę ponosi rząd i władza. To znaczy, jeżeli władza potrafi jednego dnia mówić, jak bardzo ona jest szczęśliwa z powodu wzrostu gospodarczego, a drugiego dnia mówi, że przedsiębiorcy mają się podzielić, albo że łupią na podatkach, albo uciekają w raje podatkowe, albo
są oszustami, bo takie wypowiedzi też się pojawiają, no to w jaki sposób mamy budować przyjazny klimat dla przedsiębiorczości, nie tylko z punktu widzenia podejmowania działalności gospodarczej, ale też z punktu widzenia takiego ogólnego społecznego rozumienia. Politycy nie zdają sobie sprawy, jak wielki wpływ mają na debatę publiczną. Ja akurat jestem na tym, teraz robię taką serię spotkań w ramach SWPS-u w poszczególnych miastach na temat wolności gospodarczej. Mieliśmy do tej pory debaty w Poznaniu, w Katowicach, w Wrocławiu, teraz będzie debata 6 czerwca w Sopocie i ostatnia w Warszawie. I to jest jeden z tych głównych tonów ze strony przedsiębiorców. Dlaczego nas nie szanujecie? Dlaczego nie szanujecie tego, że zatrudniamy ludzi, płacimy podatki, prowadzimy nasz biznes w Polsce, nie korzystamy z żadnych rajów podatkowych, po prostu wykorzystujemy swój talent, aby wzmacniać gospodarczo Polskę, a słyszymy o sobie, że jesteśmy prawie oszustami, że trzeba cały czas tylko szukać sposobu, jak nas tutaj ukarać, zabrać nam pieniądze, bądź powiedzieć, że jesteśmy mniej wartościowymi członkami społeczeństwa. Także ja tutaj naprawdę apelowałbym do rządu, aby poprawił retorykę. No ministerstwo może powiedzieć finansów, że przecież oni publikują tą listę podatników, którzy najwięcej wkładają do budżetu, prawda? Więc mamy to rzeczywiście taką przynajmniej nie listę wstydu, ale taką listę chwały tak. Co roku. To jest dobra tradycja chyba, prawda? Pokazuje, że to są setki milionów. Znaczy, myślę, że część osób nie była nawet świadoma, że te firmy tyle płacą. To jest świetna tradycja i oczywiście zdaję sobie sprawę też z tego, że niektóre korporacje uciekają z podatkami i że stosują różne mechanizmy. No nie jestem naiwny, tak? Ale jednak wydaje mi się, przypomnijmy sobie, jak to było w czasie pandemii. Z jednej strony tarcza antykryzysowa, wsparcie, a z drugiej bardzo takie ostre słowa pod adresem przedsiębiorców i raczej no, brakuje takiego budowania po prostu zaufania też w kontekście tego, żeby rząd nie zaskakiwał przedsiębiorców nagłymi regulacjami, no tak, to odbieraniem koncesji, Polskim Ładem. No i można by, prawda, mnożyć różne sytuacje, które z powodu których wielu przedsiębiorców miało na początku tego roku, zwłaszcza nieprzespane noce. No niedługo będą mieli kolejne, jak zacznie rząd sprawdzać wykorzystanie pieniędzy z tarczy antykryzysowej. Tak, to też już faktycznie są, już są kolejne przykłady. Myślę, że temat regulacji i tego, jak stanowić prawo, żeby rzeczywiście było przejrzyste, nie zostawiało pola do różnych interpretacji, to temat na kolejną dyskusję, ale także dzisiaj dziękuję bardzo i miejmy nadzieję, że ten wizerunek firm przedsiębiorców będzie się poprawiał również bez przeszkadzania ze strony rządu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.